Wybieramy mecz 2020 roku, tym razem sięgając na półkę ze spotkaniami pierwszoligowych rekordzistek. Oczywiście posiłkując się opinią szkoleniowca bielszczanek Marcina Trzebuniaka. Na wstępie jednak zaznaczmy, iż biało-zielone wiosną ubiegłego roku nie rozegrały nawet jednego oficjalnego spotkania. Niemniej dzięki dobrej postawie i drugiej pozycji po rundzie jesiennej awansowały, a de facto pozostały w gronie ekip pierwszoligowych. Z tą wszak różnicą, iż od sezonu 2020-2021 rozgrywki prowadzone są już w jednej grupie, w formacie ogólnopolskim. A tu? Nie czekając na Sylwestra, bielszczanki odpaliły petardy już na starcie rywalizacji. Z kilku nowymi postaciami w składzie rekordzistki ograły w ligowej premierze radomski Hydrotrack 3-1. Czy to wielomiesięczny rozbrat z grą w ligowym wydaniu, czy trema spowodowana premierą nowego sezonu? W każdym razie nerwowość na starcie była aż nadto widoczna, szczególnie w poczynaniach gospodyń. Ale to podopieczne Marcina Trzebuniaka. Pierwsze opanowały stres, zaczęły operować według opracowanych w trakcie treningów schematów. W ślad za tym osiągnęły boiskową przewagę, której wymiernym efektem były gole. Przy trafieniach Karoliny Czyż i Anny Churas asystowała Katarzyna Moskała, która udowodniła, że z równą swobodą operuje w tzw. szybkim ataku, co w grze kombinacyjnej. Tu elementy futsalowe były łatwo dostrzegalne. A że rekordzistek łączących grę na trawie z futsalem było na boisku więcej, to i płynność gry oraz urozmaicenie form ataku nie było zaskoczeniem. Udany debiut w biało-zielonych barwach zanotowała każda z nowych rekordzistek. Ale kto wie, czy największym pozytywem spotkania z radomiankami nie był występ najbardziej wysuniętej w bielskim zespole Anny Churas. Wydaje się, że dotychczasowa defensorka była jeszcze bardziej efektywna na nowej pozycji. Wygrana z radomiankami z perspektywy czasu wydaje się być ledwie uwerturą do wiktorii nad olsztyńskimi Stomilankami. Jeśli nie był to najlepszy występ rekordzistek na pierwszoligowym pułapie, to z pewnością jeden z lepszych w ich wykonaniu na tym szczeblu rozgrywkowym. A o wysoki poziom sportowy wcale nie było łatwo, zważywszy na tropikalne warunki towarzyszące spotkaniu. Sam początek także nie zwiastował łatwej wygranej gospodyń. Pierwsze minuty meczu upłynęły pod znakiem bardzo dynamicznych i groźnych ataków zespołu ze stolicy Warmii i Mazur. Podopieczne Marcina Trzebuniaka odpowiedziały na ofensywę gości jeden raz, ale bardzo konkretnie. Wyśmienitą składną akcję z udziałem kilku zawodniczek zamknęła precyzyjnym uderzeniem Katarzyna Włodarczyk. To był pierwszy z pół tuzina goli strzelonych przez drużynę z Cygańskiego Lasu. W sumie trzy z nich były ewidentnymi prezentami od olsztynianek, pozostałe były efektem przemyślanych zagrań, świetnie zorganizowanych ataków. W kwestii formalnej odnotujmy, że spotkanie zakończyło się zwycięstwem bielszczanek 6-0, a listę strzelczyń uzupełniły trafiające dwukrotnie do bramki rywalek Karolina Czyż i Anna Churas oraz z jednym golem niezawodna Katarzyna Muskała. Po sierpniowych fajerwerkach futbolistkom rekordu zdarzały się trafiać słabsze momenty. Generalnie jednak w dobrym stylu zachowały po rundzie jesiennej pozycję wiceliderek pierwszej ligi. Stało się to możliwe m.in. dzięki postawie w naszej plebiscytowej propozycji numer 3 – konfrontacji bielszczanek z Resowią. Pierwsze trzy kwadranse tego spotkania były niemal demonstracją siły gospodyń, które w wybornym stylu objęły prowadzenie 4-1. Bielszczanki miały przez prawie 45 minut pod kontrolą praktycznie każdy aspekt sztuki piłkarskiej. Prawie dotyczy ostatniej akcji pierwszej części. Na karb dekoncentracji gospodyń złóżmy honorowe trafienie Resowi autorstwa Karoliny Bednarz. Wcześniej gole zdobywały wyłącznie biało-zielone. Pierwsze dwa były dziełem Klaudii Nowackiej, która przypomniała, że posiada nietuzinkowe umiejętności techniczne, a przy tym wykorzystała kiepskie ustawienie w bramce Aleksandry Byczek. Kolejne dwa gole dopisała Karolina Czyż, która po prostu wykazała się swoim największym walorem – instynktem strzeleckim. Cztery gole były prawdziwym ukoronowaniem bardzo dobrego okresu gry podopiecznych Marcina Trzebuniaka. Po przerwie padł tylko jeden gol, ale także godzien odnotowania, choćby dlatego, że było to premierowe trafienie w biało-zielonych barwach Klaudii Adamek. Zatem wybierajcie i głosujcie.